še en Avstrijec, ki doslej še nima točk v svetovnem pokalu, z Tirolskega, doma iz okolice Innsbrucka. Tudi on, kar solidno, ja. Lackner, sicer že skoraj 28 let star tekmovalec, ki je v glavnem nastopal za Tomasa Lacknera. Jedna z niespodzianek pierwszej serii, bo to skoczek, który do dzisiaj nie punktował w zawodach Pucharu Świata. Najwyżej był 43 w Innsbrucku w 2017 roku. Wtedy przegrał w parze z Danielem Andretande. A zobaczmy, czy dziś pokona Norwega. Lackner walczy o odległość i brawo! Bardzo daleki skok! A zatem Austriacy, którzy tutaj wysłali nawet może nie drugi, a trzeci garnitur, no potrafią zaskakiwać. 131 metr. V nišnem Tahilu, ki je ponudila kar precej mejnikov za mnoge še neuveljavljene skakalce, ko je bil četrti, potem pa v kvalifikacijah naslednji dan in še enkrat dobro, ampak si videl, kam se je pomaknila zelena črta. Ja, seveda, 16,9 točke samo odbitka. Prvi serije Hajbek, šele na 14. mestu, skupaj s Petrom Prevcem. Tu pa je njegov naslednji adut, Tomas Lackner. Ali ga lahko tudi danes Lackner nekako reši? Ni bil slab nastop tole Tomasa Lacknerja. Najbrž ne bo dovolj za prevzem vodstva v tem trenutku. Včoraj podčas konkursu 26. Lokata. Ja wczoraj skoczył 125. Bardzo dobry skok w pierwszej serii. No, potem już było zdecydowanie słabiej. 117 metrów. Teraz, by gdzieś spróbować znaleźć się w okolicach miejsca, jakie zajmuje Mackenzie Wojtklausa, więc z miejsca pierwszego musiałby skoczyć 130 metrów, a on ląduje mniej więcej w połowie ze skoku Grosstitli z szansę. Głosował niezwykle szczęśliwy los na loterii zwanej Puchar Świata w ubiegłym sezonie, może nie tyle w ubiegłym, co w sezonie 2017-18. Dostąpił zaszczytu, by wystąpić w konkursie w Innsbrucku, potem Puchar Kontynentalny i w tym sezonie pojawił się w niżnym Tahile, gdzie w pierwszym konkursie od razu skoczył. Znacznie więcej punktów. Tomas Lackner, a więc pora na 23. skoczka po pierwszej serii. To jest zawodnik, który debiutuje w zawodach Pucharu Świata na tym obiekcie. Nigdy wcześniej nie skakał na Schattenbergschanze w zawodach Pucharu Świata. Statysty. Austriak 27-letni zajął 46. miejsce w kwalifikacjach. Nie jest tym. Czyli też wiatr w pewnym momencie się zmienił na wiatr pod nartu, więc on pewnie będzie miał odejmowane punkty. Ostatecznie niezły. I'm sorry that I stole your car. To jest jego pierwszy sezon, w którym Tomas Lackner tak na dobre bierze udział w skoczkach najwyższej rangi. Czwarty był w niżnym Tahile tuż za podium, już jest już czwarty z kolei w Oberstdorfie. A teraz zaatakował to pierwsze miejsce, które w tej chwili należy do Michaela Nazarego. W garnisz, a wyższy metr potrafnie był poza serią finałową. Ładny, spokojny lot, daleki, choć wylądowany przed rozmiarem tej skoczki, ale widzimy, jakie są odczucia zawodników. Kramer trzeci, Gajder czwarty. No a w powietrzu już Tomas Lackner, reprezentant Austrii. Tak oczywiście odległy skok jak Geigera czy Grany Ruda. Tomas Lackner 125 metrów. Ja
strzeli próżnej, wyraźnie przegrał z Piątkiem, wyraźnie przegrał teraz. Numer 22, Tomas Lackner, za chwilę Aleksander z mistrzą. Austriak ląduje zdecydowanie za punktem K. Taki numer był 22 po pierwszej kolejce, to zajął 22 miejsce w turnieju czterech skoczni. Wieje lekko z tyłu, musiałby popłynąć. Nie, już się zmienił wiatr, już jakby wiało mu pod narty. Ale chyba to nie były dobre warunki. Lackner niewiele mógł z tego zrobić. 130 metrów w pierwszej kolejce, a teraz znacznie krócej. 119. Klimowa, więc Polak i dwóch Rosjan, a tymczasem Tomas Lackner, reprezentant Austrii, 27-latek. No to zaplecze tak naprawdę austriackich skoczków, drugi garnitur, po tej punktu konstrukcyjnego wylądowany ten skok przez Tomasa Lacknera wczoraj. Skoczek, który mówiliśmy o tym wczoraj, punktował, zajął 29 miejsce, dzisiaj 27 po pierwszej serii. Musiałby skoczyć około 126 metrów, by wyprzedzić Żigę Jelara. Nie wydaje mi się, że osiągnął tę odległość, 124, 3, 120. Pojawił się reprezentant Austrii Tomas Lackner. Błysnął w tym roku tylko raz w niżnym tegle, gdzie był czwarty tuż za podium. I doleciał do punktu na reprezentant Austrii 25. Bo też ze śniegiem to po prostu mogą nie widzieć tego, co... A i trochę zamklone tam jest. Jest mgła, także właściwie... No tak stotolotka trochę te noty przychodzą. Tomas Lackner przed chwilą nam się prezentował. Lądował w pobliżu punktu K. I 40. Cieśniutko. Tak, bardzo, bardzo cieśniutko. Popatrzmy wobec tego na Tomasa Lacknera. Do serii finałowej awansował tylko jeden zawodnik z wynikiem poniżej punktu konstrukcyjnego, to Andrzej Stękała, który miał 123,5 metra. Wszyscy pozostali skakali co najmniej 125 metrów. Gdzieś tam na dole jedna strzałka taka rzeczywiście z dobrymi warunkami. Prędkość na progu Austriaka. A notuje za czerwoną linią za 125 metrem. 15 mistrzów. Tomas Lackner, Austriacy na tych mistrzostwach świata juniorów w Lachti wypadli doskonale. Indywidualnie pierwszy Niklas Backlinger, drugi David Hagen. Ten zawodnik ma w tym sezonie jeden bardzo dobry występ, najlepszy w swojej karierze. To było czwarte miejsce. Kaburą i za Denisem Korniłowem, a więc dwaj Rosjanie w pierwszej trójce na razie. W ekipie austriackiej trwa rywalizacja o miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata. Tomas Lackner jest jednym z tych, który o to miejsce walczy. Udany skok, wylądowany poza punktem K. Widzimy ten gest radości, trochę przybliżył się do Adelsdorfu. Gesty. W sobotę był 42, no a dzisiaj w serii finałowej. Po pierwszej serii 22, ex aequo właśnie z Kamilem Stochem. Wystarczyłoby 129,5 metra, Lackner jednak tak daleko nie skacze. Wciąż dla jego dorobku.